Troszkiewicz, można powiedzieć, twórca sukcesów tutaj Akademii Sportu Walki Wilanów, jeśli chodzi o tą niwę zapaśniczą, współpraca z Mirkiem Oknińskim, ale jesteśmy po gali KSW 47 już. Podsumowywałeś to, co się wydarzyło tam? Podsumowywaliście w rozmowie z Mirkiem w ogóle całą galę dokładnie? Znaczy, dziękuję za te ciepłe słowa. Szczerze mówiąc, za chwilę, w następnym tygodniu mieliśmy PLMMA i tam zaczęliśmy po powrocie z KSW. Szymek coś tam miał delikatnie z kciukiem, coś tam się czuł trochę, wiadomo, podmęczony, więc, bo to jednak nie tylko człowiek walczy fizycznie, ale też i psychicznie. I wiadomo, Szymek poszedł gdzieś tam sobie na tak zwany chwilowy urlop parodniowy, ale już tutaj dzisiaj go widziałem, więc nie opuszcza nas. Za chwilę mieliśmy, prawda, sytuację, że mieliśmy tutaj paru chłopaków, którzy startowali od nas, czy prawda, Trypson, Paweł Trybała, czy Kevin Szaflarski, więc tutaj się na tym skoncentrowaliśmy. Podsumowanie, no co tu dużo mówić, no jak zauważyłem teraz, Mariusz miał operację na to, co tam się wydarzyło, więc nie było tak naprawdę, no nie było tutaj żartów, doszło do poważnej kontuzji. Jeszcze do treningów z Szymonem Koleckim nie wróciłem. Myślę, że wrócimy zaraz po Sankt Petersburgu, który już za chwilę będziemy mieli, bo za dwa tygodnie już lecimy tam. Więc najpierw, wiadomo, musimy to wszystko jakoś tak, jeden z zawodników kończy, za chwilę drugi zaczyna, więc wiadomo, tutaj w tej chwili się koncentrujemy nad Michałem, a po Michała walce będziemy się już tu koncentrować i korygować i dokształcać się i wszystko robić tak, żeby do następnej walki, czy Szymona, czy tutaj Michała, żeby to wspólnie, prawda, dodatkowo z błędów, praktycznie wiadomo, to jest najważniejsze, że z błędów się, prawda, człowiek uczy, więc te błędy będziemy poprawiać, no i tak no będzie dobrze, no więc w tej chwili jesteśmy na etapie ostatniego szlifu tutaj Michała. Michał ciężko pracuje, najchętniej to by robił 10 treningów dziennie, więc tutaj... Pogoniłeś go chyba teraz, z tego co wiem, bo czekał na trening. No tak, no ja przyjechałem do niego właśnie teraz, a tutaj Michał się czuł... No przyjechałem do ciebie na wywiad, po prostu. Cieszę się z tego. Zapytam cię jeszcze o tą walkę z Mariuszem Pudzianowskim, bo nie ma co ukrywać, że pomijając taktykę Mirka Oknińskiego i jego znajomość i fachowość w sferze MMA, to jednak wydaje mi się, że ty byłeś tym głównym ojcem sukcesu, jeśli chodzi o te zapaśnicze elementy, no bo tak, po pierwsze, Szymon nie dał się obalić i to mi zaimponowało, że jednak przy masie Mariusza i przy jego umiejętnościach i talencie takim zapaśniczym do obalania z góry, Szymon się utrzymał i druga rzecz jest taka, że no, wykonał to, co wykonał, czyli sprowadził, kiedy zobaczył, że nogi są złączone, no momentalnie je chwycił, wyniósł. To, że stała się kontuzja, no to stała się kontuzja, tak? Ta walka w tym momencie się zakończyła, choć oczywiście ona mogła gdzieś tam dalej być kontynuowana pewnie, gdyby nie kontuzja, no ale faktem jest, że Mariusz znalazł się od razu w niekorzystnej pozycji i nie wiadomo, czy z tej pozycji by uciekł. No tak, no Mariusz... pomimo, że wiadomo, też wywodzi się ze sportu typowo siłowego, zapasy, jak widzieliśmy na wielu innych walkach, miał ten dobry timing, więc byliśmy gotowi na to, że będzie obalał z góry. No też gdzieś tam przepracował ze mną chwilę i gdzieś te zapasy pewnie mu zostały, to co kiedyś przerabialiśmy razem, a później tylko to doszkalał, więc no widziałem, jak on się rozwijał na początku, było naprawdę rewelacyjnie. Ma talent faktycznie taki? No ma talent. W pewnym momencie ten talent się, wiadomo, gdzieś tam to wszystko się człowiek uczy, jak ja mówię, chłonie jak gąbka,
ale później już jest troszeczkę zawsze ciężej, no bo już mamy jakiś repertuar, już wiemy jak, co nam się podoba w tej dyscyplinie, jaka technika nam się podoba, co gdzieś tam nam nie wychodzi. I wiadomo, kształtujemy się i wykorzystujemy technikę, tą, która w 100% nam wychodziła na treningach i to wykorzystujemy do kolejnych, no, w trakcie walki. Czyli idziemy w nawyki, tak? Więc tak, idziemy w nawyki, więc ta powtarzalność tego, co nam się podoba, powoduje, że nawet jak nasz przeciwnik wie, że my to będziemy robić, no to wiadomo, że i tak to zrobimy. A Szymon rzeczywiście wiedział, że Mariusz będzie atakował, więc wiadomo, oczywiście przerabialiśmy obronę. Cały czas na treningach powtarzaliśmy dociskanie do klatki, wprowadzenie w polu, no w różnych jakby płaszczyznach, w różnych momentach, gdzieś tam cały czas chodziłem mu w te nogi i próbowałem, żeby on bronił je. Ale Mariusz wyjątkowo teraz łapał u góry Szymona, co też było dla mnie takie troszeczkę jak nie Mariuszowe, natomiast nie obawiałeś się tego, że ta jego siła może się okazać decydująca tutaj, że jak ściśnie, to po prostu będzie problem? Tej dyscyplinie się nie ściska, po prostu. To jest tak, że w tej dyscyplinie trzeba wiedzieć nie jak ścisnąć, tylko jak szarpnąć, jak wytrącić z równowagi i wtedy zaatakować, kiedy już ten przeciwnik jest rozbujany, kiedy jest odpowiednio zdezorientowany w trakcie całej walki, dlatego też te wszystkie elementy tak zwane w drugim zamiarze. Czyli robimy najpierw naciągnięcie, później jest atak, czy szarpnięcie w dół, czy zaszarpanie w prawo, w lewo, a później po tym jest ta akcja. To właśnie o to chodzi. Czyli my to nazywamy ataki w drugim zamiarze, ataki w trzecim zamiarze. To już jest wiadomo, to jest technika dla już zaawansowanych. Ale jest to bardzo skuteczne i te wszystkie elementy, które były przerabiane, które przerobiliśmy przy oktagonie, co Szymona widziałem, wiadomo, bardzo blisko, więc jakby to widziałem, wszystkie te kontrolowanie ręki wewnątrz uda Mariusza, gdzie on już nie mógł kopnąć. Zmiany, obracanie się i powodowanie, żeby Mariusz wtedy był w tej pozycji zagrożonej, to wszystko nam fajnie wychodziło. Plus ta obrona, gdzie Mariusz widział, że w stójce za bardzo nie ma szans, to próbował sprowadzić Szymona. Szymon bardzo ładnie bronił. A najbardziej, co mi się spodobało w tej całej walce, to ten na zmęczeniu Szymona, ten timing i ta zmiana płaszczyzny, ta właśnie to wejście w nogi, gdzie niestety na nieszczęście doszło do kontuzji Mariusza, ale to wejście w nogi to było właśnie instynktowne. A kiedy się robi takie wejścia w nogi bez zastanowienia, wtedy kiedy powtórzysz to 100, 150, 200 razy, i to mi się właśnie spodobało, że oprócz Na samej jednym treningu. na jednym treningu, oczywiście na jednym treningu, więc tutaj to, że pięknie uderzał i kontrolował, to bardzo ładnie Szymon zmieniał te płaszczyzny. No i rzeczywiście dużo osób do mnie podchodziło. Witamy ojca sukcesu. Bardzo ładnie, fajnie, fajne zapasy pokazał Szymon. Cieszę się, no po prostu cieszę się, że moja praca jej nie idzie na darmo, że Szymon jest pracusiem, że bardzo fajnie wykonuje tą robotę. Ściągnąłem tutaj, wiadomo, oprócz tego, że do Akademii Sztuk Walk ściągnąłem Michała Oleksiejczuka, w tej chwili mamy Czarka. Ściągnąłem też tutaj
do Akademii Karola Turczyńskiego, wielokrotnego medalistę Mistrzostw Polski i turniejów międzynarodowych na wagę ciężką, czy on w tej chwili waży tak między 105-108 kg. No bardzo silny, bardzo mocny zawodnik, wielopłaszczyznowy, więc tutaj dociąża Szymona, Michała, więc chłopaki są w niebo wzięci, bo ten chłopak jest, no, jeśli chodzi o siłę, wytrzymałość i taką typowo zapaśniczą, taki zapaśniczą techniką, to jest no, jeden z najlepszych w Polsce. A widziałem, bo pomagał tutaj chłopakom i robi to wrażenie. Tak, robi wrażenie i ja też, jak sytuacja jest, że ja nie mogę dojechać na trening, to zawsze jest Karol, który zawsze tutaj chłopaków wspiera. Zresztą sam się przygotowuje do swojego debiutu w Almie, w amatorskiej lidze MMA. Myślałem, że on od razu pójdzie w zawodostwo, kawał chłopa w ogóle. No, kawał chłopa, ale też chce spróbować, tak? Ma czas, ma 21 lat, a wygląda imponująco, jest wysoki. A to będzie musiał w Walmie zapłacić za start, mając takie umiejętności. A ja widzę galę w Polsce, pewnie też obserwujesz, gdzie płacą chłopakom, którzy niewiele umieją, o niebotyczne pieniądze. No, za sam start. Tak, ale to każdy, szczerze, każdy wybiera swoją jakąś drogę. Ja tam nie ingeruję w jego drogę. Najważniejsze jest też, jak ja to mówię, że jeśli żeby wejść na piąte piętro, trzeba wyjść schodek po schodku, najpierw na to pierwsze piętro, potem drugie, a później może gdzieś tam wskoczyć na to trzecie, czwarte i piąte. Ale no, chińskie powiedzenie mówi, przepraszam, że każda droga zaczyna się od pierwszego kroku, tak? Tak. Każdy ma swoje jakieś tam filozoficzne powiedzenia, ale ja stwierdzam, że tutaj mamy naprawdę bardzo dobrą ekipę wagi ciężkiej. Ja przekazuję właśnie uniwersyteckie zapasy, czyli typowe... Chciałem do tego nawiązać. Tak, czyli typowe pod MMA. Tutaj nasz kolega Karol przekazuje wiedzę od strony właśnie typowo zapaśniczej, stylu wolnego. No ale niestety, no, zapasy stylu wolnego czy klasycznego są ubogie, do MMA są niestety wolne, ubogie i tutaj niestety jest wiele rzeczy, których nie jesteśmy w stanie wykonać. Ale bierzemy oczywiście odwrotny pas, gdzieś tam przy kontroli, wejście w nogi, rzucanie suplesów. Tak. Klamrowanie, tak? Klamrowanie. Tak jak na przykład Damian rzucił suplesa bardzo ładnego, imponującego, tylkoż nie dają za to punktów. No tutaj wiadomo, pewna kontrola ze stylu wolnego czy klasycznego się nam przyda. Ale to samo mamy w amerykańskich zapasach, czyli tych uniwersyteckich, żeby oczywiście, jak ktoś się pyta, amerykańskie zapasy, na pewno nie używamy krzeseł, ławek i żadnych innych przedmiotów, więc... Ale ci zapaśnicy też mogliby sporo pokazać, jeśli chodzi o umiejętności w każdej chyba płaszczyźnie, no bo jak oglądam czasami wrestling, to robi to wrażenie. No robi, wiadomo, robi to wrażenie, ale jak wiemy, gwiazdy UFC, bo jak już do tego tutaj nawiązujemy ze względu na Michała, no to czy Chris Weidman, czy Cain Velasquez, czy Anthony Johnson, czy John Jones, to byli ludzie z mojej dywizji, tak, którą ja wygrałem w Stanach. I Daniel Cormier tak samo wygrał 2 lata wcześniej, więc jakby brać się nazwiska, które walczyły na uniwersytecie, na uniwersyteckich matach, to samo to daje samo, to jest tylko odpowiedź na to, że ci zawodnicy przychodzą już tak ukształtowani, że tylko poprawiają jiu-jitsu, poprawiają stójkę, co niektórzy kopią, co niektórzy nie kopią, ale umieją się w tych płaszczyznach poruszać i wygrywają i walczą o pas. No, z drugiej strony widziałem, i to rozmawiałem nawet z Kamilem Umińskim, widziałem filmik, kiedy Ben Askren chciał pokozaczyć troszeczkę na macie z Marcello Gracią, jednym z najlepszych zawodników jiu-jitsu, jeśli nie najlepszym, można tak powiedzieć, w chwili obecnej, to Marcello poddawał go jak dzieciaka, tak przez chyba 2 minuty albo 3 naliczyłem z 10 poddań.
mówimy o... Sparingu na macie. Że Askren został poddany... Był poddawany seryjnie, to można powiedzieć. Seryjne morderstwo. No, szczerze nie widziałem tego, więc nie mogę się tutaj wypowiedzieć na ten temat. Wiadomo, że dlaczego fenomenem jest wygrywanie Jona Jonesa, czy teraz może mi przypomnisz, taka nowo wschodząca gwiazda, Nigeryjczyk bodajże. Kamaru Usman. Tak jest. To Kamaru Usman. Nie, mówimy... 77 kg, mistrz UFC. Mówimy o, który bił się z tym, z Silvą. Temu mówimy o tym zawodniku, który jest bardzo... A ty mówisz o kickbokserze, tak? Który... Mówimy o... Adesanya? Adesanya, zgadza się. To Adesanya mi bardzo przypomina Jona Jonesa. Dlaczego? Jest bardzo luźny i umie po prostu łączyć płaszczyznę, więc umie łączyć górę, czyli uderzanie z wejściami, z timingiem, z łokciami. Więc tu, w tym przypadku, oczywiście mógł być poddawany Askren przez mistrza jiu-jitsu, ale gdyby doszło do zamieszania w górze, czyli do uderzania w stójce, to wydaje mi się, że mistrz mógłby się pogubić i już by tak nie wykorzystał swojej techniki. Jedna z gwiazd kiedyś powiedziała MMA, że pod gradem uderzeń czarne pasy stają się białymi, więc no, być może coś w tym jest. Bardzo dobrze powiedziane, bo ja widzę, jak to wszystko wygląda od strony tutaj nawet sparingów Michała, gdzie ja, wykorzystując tylko jedną płaszczyznę, no czuję się wyróżniony, tak? Czuję się, że gdzieś tam mam jeszcze tą kontrolę, udaje mi się kontrolować tych zawodników, ale jeśli ja bym dostawał mocno na łeb, to szczerze, czy ja bym tak chętnie tutaj wykonywał te wszystkie elementy, pewnie bym po prostu gdzieś tam w ogóle inaczej podszedł do walki, na pewno bym się w taki sposób nie odkrywał, więc to wszystko musimy łączyć do jednego wora. I wtedy jak w jednym worku to wszystko się fajnie nam łączy, no to jest super, ale jeśli tylko... Kiedyś tak było, że był zapaśnik, walczył w MMA, sprowadzał do parteru, ubijał w parterze, gdzieś tam butem zapaśniczym, bo jeszcze w tych butach zapaśniczych można było startować, gdzieś tam kopał po twarzy. I to w ogóle była, nie było czegoś takiego, nie było takiego sportu jak MMA. To był zapaśnik, to był judoka z innych dyscyplin, spotykali się i gdzieś tam kto był twardszy, kto był bardziej wytrzymały, ten wygrywał. Więc czym się cechuje taki mistrz? No cechuje się tym, co pokazuje Jon Jones i właśnie ten Adesanya. Ale Kamaru Usman też to jest zapaśnik typowy, który zmiażdżył zapasami w tej chwili byłego mistrza. Ale Woodley się tam w ogóle tak jakby poddał i dla mnie to Woodleya była najgorsza walka i tak jakby przespał te wszystkie rundy, więc... Cudem wytrzymał i dla mnie to tak szczerze, no nie wiem, czasami się ma lepszy dzień, czasami ma się gorszy, ale jednak reasumując, te amerykańskie zapasy połączone z dobrym ulicznym boksem, to jest zabójcza broń. Robert, na koniec jakby podsumowując nasz wywiad, zapasy uniwersyteckie kontra zapasy dagestańskie. Mam na myśli tutaj walkę z Gadzimuradem Andikułowem na UFC w Sankt Petersburgu Michała. Jak to widzisz? Rozegra się to w sferze zapasów, czy raczej będziecie neutralizować zapasy Dagestańczyka? Ja wiem, że kolega Dagestańczyk bywał w AK u Cormiera. W ATT przede wszystkim chyba.
Tak, ale w amerykańskich zapasów, zresztą ja pamiętam, jak pierwszy rok walczyłem w Stanach, to przez pierwszy rok mi to w ogóle nie wychodziło. Ja miałem takie zaleciałości stylu wolnego, że było mi bardzo ciężko wejść w ten amerykański styl. Więc takie sesje miesięczne, dwumiesięczne, dwutygodniowe, kampy, wiadomo, technikę można nauczyć, super, Pójdzie w nawyki. Ale pod sam koniec, jeśli człowiek tam się nie siedzi i nie trenuje, to tak jak z nauką języka angielskiego. Ja bym się tam, mi było ciężko w Polsce się nauczyć angielskiego, pojechałem tam, posiedziałem rok, cały czas byłem zmuszony do porozumiewania się innym językiem i musiałem się tego języka nauczyć i mi się udało. Więc tak samo jest ze sportem. Jeśli cały czas przerabiam tą technikę, to w pewnym momencie mam nawyki, które idealnie nam się przekładają na walkę. I w tej chwili ja się czuję mocniejszy po paru latach treningu w amerykańskich zapasach. Czuję się lepszym zapaśnikiem foxtailu niż stylu wolnego, tak? Ale to wydaje mi się, że te błędy będą wychodzić wtedy, kiedy już obaj zawodnicy będą zmęczeni. I dla mnie osobiście Michał tak przepracował ten amerykański styl zapasów, czyli wstawanie, wykluczanie, różnego rodzaju wymyki, przechodzenie z parteru, że Michał nie będzie zastygał w parterze, tylko cały czas będzie eksplozja i będzie wstawanie do góry, więc cały czas będzie akcja, zajeżdżanie, dojeżdżanie, a to właśnie Michał przez to, że ma niesamowitą butlę w płucach, to będzie jego gra, gdzie będzie chciał wymęczyć, ale Dagestańczycy mają to do siebie, to jest tak samo jak Rosjanie, bardzo dobrze atakują ze stuprocentową perfekcją, tylko rosyjskie zapasy wyciszają całą grę. Oni kochają, Rosjanie kochają wyciszać tą walkę. Nie atakują zbyt agresywnie, Amerykanie cały czas chodzą, zmieniają płaszczyznę, cały czas szarpią, skaczą i tak dalej, bo to po prostu wyciągają z tych amerykańskich zapasów i mają tak organizm przyzwyczajony do tego tlenu, że znają swoje możliwości. Rosjanie są bardziej ostrożni, jak atakują, to atakują już konkretnie, używają całej siły, wykonują punkt za punkt, no wiadomo, wykonują serię punktów i później pięknie stają na bloku i wyciszają walkę. Więc w tej konfrontacji może się coś takiego narodzić, że przy zmęczeniu koledze z Rosji się gdzieś tam włączy jego styl zapasów. A Michała, no nie ma złych nawyków, bo nigdy nie trenował zapasów przede mną, więc wydaje mi się, że w momencie kryzysu Michał będzie wykorzystywał to, co my się tutaj setki razy na jednym treningu wykonywaliśmy. Robert, dziękuję za ten pouczający wywiad, obszerny. Cieszę się, że mogłem przeczytać ostatni twój wywiad. Wiesz co, masz szczęście, że dużo gadam. Nie, ale też czytałem ten wywiad, interesujące wnioski, bardzo ciekawe, też polecam wielu, wielu naszym widzom, żeby sobie przeczytali twoje obserwacje i cóż, czekam na pozytywne wieści z Sankt Petersburga. Już nie możemy doczekać. Dziękuję bardzo. Robert Dziękuję bardzo. Roszkiewicz.